Szanowni Państwo, Konsada Nasiona Polska jako jeden z czołowych hodowców kukurydzy w Polsce prowadzi wiele doświadczeń polowych. Oprócz doświadczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, sami zakładamy w kraju wiele doświadczeń w gospodarstwach. Jedno z takich doświadczeń założone zostanie w województwie opolskim w gminie Grodków na polu należącym do spółki Agroprod Wierzbnik. Celem zakładanych doświadczeń w obrębie całego kraju jest sprawdzenie danych odmian i ich użyteczności w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. W tym doświadczeniu tutaj przygotowaliśmy 28 odmian o trwało 190 do 380, które też w takiej konwencji rosnącego fału zostaną na tym polu wysiane. Pole, na którym jesteśmy, czy wybór tego pola nie był przypadkowy. O wyborze zadecydowało przede wszystkim brak zmienności glebowej na całej powierzchni. Pole jest bardzo równe i spełnia praktycznie wszystkie wymogi stawiane dla założenia dobrego doświadczenia polowego. Jest to klasa gleby 3B. Zostało zrobione wcześniej nawożenie azotowe. A zasobności gleby są wszystkie na średnim lub wysokim poziomie. Możemy tu zmierzyć głębokość. Nasiona siejemy na głębokość około 4 cm, 4-5 cm. Z uwagi na to, że w glebie tej wilgoci nie ma za dużo i nie zapowiadają przez najbliższe dni opadów, dlatego ta głębokość taka jest 4-5 cm, nie spłycamy na, nie chcemy posiać płycej. Oprócz odmian, które są już zarejestrowane w kraju i które są w sprzedaży, tak jak Luigi, Chianti, Tonifi, zawsze testujemy też na doświadczeniach odmiany nowe, które dopiero wejdą w następnych latach do produkcji i na pola produkcyjne. Jedną z takich odmian naszych najnowszych jest odmiana Grigri V240-250 i zaskakujące jest to, że ma bardzo ciężkie nasiona, bardzo dużą masę 1000 nasion ma, 440 gramów, co jest w zasadzie niespotykane, niespotykane są nasiona o tak dużej masie. W tej lokalizacji z początkiem września planujemy zorganizować Dni Kukurydzy, aby zaprezentować Państwu wybrane tutaj odmiany, na które to Dni Kukurydzy już Państwa serdecznie zapraszamy. Close that.